Witam Was serdecznie na moim kanale, w moim psychologicznym podcaście. Ja nazywam się Julita Tratnerska-Albisz-Biszy, jestem psychologiem, psychoterapeutką, zajmuję się także poradnictwem dietetycznym. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić na odcinek, który będzie mówił o tym, że na szczęście nie trzeba czekać, bo poczucie szczęścia można wytworzyć samemu, można je, że tak powiem, wyprodukować. Można to zrobić na trzy sposoby, ponieważ do szczęścia prowadzą trzy drogi, o których chcę Wam właśnie opowiedzieć. Tak więc, jeśli ciekawi Cię, jak samemu kreować szczęśliwe życie, zapraszam Cię do pozostania ze mną. Zacznę od tego, że panuje takie przekonanie, że szczęście jest czymś, na co się czeka, że jest to coś, co się nam czasem przydarza. Ale miałeś szczęście, że zdałeś ten egzamin, albo ale ci się poszczęściło, że znalazłeś takiego dobrego męża, czy znalazłeś taką dobrą żonę, albo dobrą pracę. I nie wiem, czy to słyszycie, ale w tym jest jakiś taki wydźwięk, że to szczęście to się tak nam czasem przydarza, nie wiadomo dlaczego, i że jest to poza naszym wpływem. Zauważcie, że często jak mówimy o czymś negatywnym, na przykład o niezdanym egzaminie, to zaznaczamy tutaj nasz wpływ. Na przykład, ale zawaliłem sprawę, no i znowu zaliczyłem porażkę. A jak dzieje się coś dobrego, to mówimy, udało mi się, ale mi się poszczęściło. Czyli w wydarzeniach negatywnych widzimy ten swój wpływ, a w pozytywnych nie, bo to po prostu było szczęście. No więc okazuje się, że my możemy mieć także wpływ na nasze szczęście. I co więcej, są sposoby, aby poczucie szczęścia wytworzyć. Ale żeby to się stało, trzeba podjąć bardzo konkretne działanie. Jest to działanie, które w naszym mózgu wywoła proces chemiczny odpowiedzialny za to, że czujemy się szczęśliwi. A ten proces chemiczny odpowiedzialny za nasze poczucie szczęścia to nic innego jak stan, w którym zwiększa się w naszym mózgu poziom hormonów odpowiedzialnych za poczucie szczęścia. A są to przede wszystkim serotonina, dopamina i oksytocyna, a także znane w większości z nas endorfiny, które właśnie są odpowiedzialne za takie uczucie błogości, zadowolenia, satysfakcji. Oczywiście można po prostu czekać na to, aż pojawi się coś w naszym życiu takiego, co zwiększy poziom tych hormonów i poczujemy się szczęśliwi, ale można też nie czekać i samemu świadomie wytwarzać swoje szczęście. Jak to zrobić? Otóż do szczęścia prowadzą trzy drogi. I świadome podążanie którąś z tych dróg lub wybieranie czasem jednej, czasem drugiej zdecydowanie zwiększa nasz wpływ na odczuwanie przez nas szczęścia. Zacznijmy od drogi najłatwiejszej, która wymaga od nas najmniejszego wysiłku, czyli od hedonizmu. Hedonizm to nic innego jak sprawianie sobie prostych i niewymagających jakiegoś wielkiego wysiłku przyjemności, takich jak jedzenie, wylegiwanie się, obejrzenie jakiegoś dobrego filmu, seks, czy też przyjemności materialne, na przykład kupienie sobie czegoś, co nas ucieszy. Jest to stosunkowo prosta droga do uzyskania poczucia szczęścia i polega na tym, aby po prostu bilans się zgadzał, czyli aby przykre doświadczenia w naszym życiu były równoważone przez przyjemności. Hedonizm trochę nam się źle czasem kojarzy, ale jest to droga do szczęścia jak najbardziej zgodna z naszą naturą. Jednak daje ona poczucie szczęścia, które jest krótkotrwałe. Dzieje się tak dlatego, że proste przyjemności, takie, które nie wymagają od nas wysiłku, a szczególnie przyjemności materialne, uruchamiają nasz układ nagrody w mózgu, który sprawia, że wzrasta poziom dopaminy, a poczucie szczęścia wywołane dopaminą jest krótkotrwałe. W dodatku my dość szybko przyzwyczajamy się do tego, co przyjemne, więc aby uzyskać ten sam efekt, będziemy potrzebować tego więcej i więcej. I w ten sposób może dojść do uzależnienia, na przykład od jedzenia, od alkoholu, od seksu czy zakupów. Tak więc hedonizm, czyli sprawianie sobie różnych przyjemności, jest oczywiście dobrym sposobem na wytwarzanie krótkotrwałego poczucia szczęścia, ale warto tu zachować umiar, aby się od tych przyjemności nie uzależnić i żeby się też do nich nie przyzwyczaić, bo wtedy stracą swój urok. Ja mam taką swoją metodę, żeby się właśnie do tych swoich przyjemności nie przyzwyczaić, a tym samym, żeby ciągle sprawiało mi radość, i chętnie się nią z Wami podzielę, bo może ktoś też będzie chciał z niej skorzystać. A polega ona na tym,
że od czasu do czasu te przyjemności sobie na jakiś niezbyt długi czas ograniczam. Na przykład mam taką swoją ulubioną gorzką czekoladę. Niestety chyba nie mogę tutaj wymieniać nazwy firmy, ale jest to przepyszna czekolada o takim aksamitnym smaku, zawierająca aż 90% kakao. I czasami, aby właśnie ciągle czerpać przyjemność ze smakowania tej czekolady, kupuję czekoladę o trochę gorszej jakości, a na pewno taką, która troszkę mniej mi smakuje. I tak samo postępuję z kawą. I potem, gdy wracam do tej mojej ulubionej czekolady czy kawy, znowu odczuwam tę ogromną przyjemność. Tak samo lubię zjeść kawałek ciasta na przykład w niedzielę, albo jak się czasem wybiorę z mężem do kawiarni, ale unikam jedzenia ciasta codziennie. Oczywiście też dlatego, żeby nie przybywało kilogramów, ale też dlatego, żeby ta prosta przyjemność ciągle dawała mi radość. Tak więc, jeśli coś bardzo Ci smakuje, albo bardzo lubisz jakąś piosenkę, to warto zrobić sobie jakąś małą przerwę od czasu do czasu i potem do tego powrócić. I dzięki temu ciągle będziemy odczuwać z tego przyjemność. I wiecie, właśnie dlatego czasem potrzebne są nam te mniej przyjemne, te trudniejsze momenty w naszym życiu, żeby potem doświadczać radości czy szczęścia, gdy te dobre chwile znowu nastąpią. Ale o tym mówię więcej w innym odcinku o tytule Czy szczęścia można się bać? Jak otworzyć się na szczęście i czerpać radość z życia. Link do tego filmu wkleję w opisie, gdyby ktoś chciał się z nim zapoznać lub może sobie go przypomnieć. A tymczasem przejdźmy do drugiej drogi do szczęścia. Otóż druga droga do uzyskania poczucia szczęścia to eudaimonizm. Jest to droga trochę trudniejsza, wymagająca większego wysiłku, ale dająca zdecydowanie dłuższe, bardziej trwałe poczucie szczęścia. Eudaimonizm polega na dążeniu do tego, co ma dla Ciebie sens, co Twoim zdaniem jest warte starań, czyli jest to postępowanie w zgodzie z Twoimi wartościami. I to już samo w sobie może dawać szczęście, nawet jeżeli wiąże się czasem z jakimś trudem, z jakąś niewygodą. Na przykład tym, co jest dla Ciebie ważne i warte starań, to Twoje zdrowie. Tak więc dążysz do tego, aby być zdrowym i na przykład wcześnie rano wstajesz, żeby jeszcze przed pracą pobiegać albo pojechać do pracy rowerem, czy zrobić sobie spacer zamiast jechać samochodem czy komunikacją miejską. I to Twoje staranie ku temu, co dla Ciebie ważne, już samo w sobie daje poczucie szczęścia. Dla wielu osób najważniejszą wartością będą na przykład relacje z bliskimi. I taka osoba będzie odczuwać szczęście wtedy, gdy będzie tę ważną dla siebie wartość realizować. Na przykład poprzez spędzanie czasu z rodziną czy przyjaciółmi, albo nawet szykując jakiejś bliskiej osobie niespodziankę. Taką osobę może już nawet uszczęśliwiać sama myśl o jakimś wspólnym wyjściu czy wyjeździe, bo czas z bliskimi jest dla niej ważny, wartościowy, jest czymś, czemu warto poświęcić czas i wysiłek. Z kolei, gdy ważną dla Ciebie wartością jest pomaganie, robienie czegoś dla innych, to będziesz odczuwać szczęście realizując tę właśnie wartość. Na przykład zapisując się na jakiś wolontariat, gdy jako wolontariusz będziesz odwiedzać starsze, samotne osoby albo rozdawał ciepły posiłek osobom bezdomnym lub pomagał w schronisku dla zwierząt, czy po prostu pomożesz jakiejś przypadkowo napotkanej osobie, która z jakichś przyczyn będzie potrzebować pomocy. I mimo tego, że będzie to jakiś trud, że czasem będzie to męczące lub jakoś niewygodne, to będzie dawało Ci to szczęście, bo będziesz robił coś, co dla Ciebie jest ważne i warte starań. Tak więc, jak widzicie, jest to trudniejsza droga do uzyskania szczęścia, ale to poczucie szczęścia, które można w ten sposób uzyskać, jest dużo dłuższe. I trzecia, bardzo ciekawa droga do tego, by poczuć się szczęśliwym, to przepływ. Stan przepływu, czyli flow, jest to stan bardzo wyjątkowy, który zdarza się nam, gdy jesteśmy zupełnie pochłonięci przez jakąś czynność, kiedy jesteśmy tak w coś bezgranicznie zaangażowani. To jest taki stan uskrzydlenia, zatracenia się w jakiejś czynności. Taki stan, w którym w ogóle nie wiadomo, ile minęło czasu, bo to, co robimy, jest tak absorbujące, że czas nie istnieje. I najczęściej jest tak, że potem jesteśmy nawet bardzo zaskoczeni, że ojej, to już ta godzina? Myślę, że mogą ten stan znać osoby, które posiadają jakąś pasję.
Można się tak na przykład zatracić w jakiejś twórczości artystycznej, w malowaniu obrazu, rysowaniu, śpiewaniu, ale także można mieć takie flow, wykonując inne czynności, które nas tak pochłaniają. Może to być gotowanie czy czytanie jakiejś wciągającej powieści, czy jakaś wędrówka, podczas której pochłonie nas piękno natury. Można to też poczuć, poznając nową osobę, która wydaje nam się fascynująca. I gdy się z nią przebywa, to w ogóle nie wiadomo, kiedy minęły 3 godziny, bo tak się z nią wspaniale rozmawiało. Bardzo jestem ciekawa, czy macie takie swoje pasje, takie aktywności, które Was tak bez reszty pochłaniają i dają takie poczucie uskrzydlenia. Jeśli tak, to koniecznie pochwalcie się w komentarzach, bo ta droga do szczęścia jest chyba najtrudniejsza do uzyskania, ale myślę, że daje też największe poczucie szczęścia i ekscytacji. I myślę, że taki stan nie zdarza się każdemu. Dlatego, kochani, warto mieć pasję. Naprawdę warto przeznaczać na to czas. A jeżeli w Twoim obecnym życiu nie ma takiej angażującej Cię aktywności, to warto poszukać gdzieś w przeszłości. Bo może było coś takiego kiedyś, co Cię tak bez reszty pochłaniało i może warto by było do tego wrócić. Żeby właśnie uzyskać ten stan przepływu, uskrzydlenia. Tak więc, jak widzicie, szczęście raczej nie powstaje w stanie bierności. Żeby uzyskać poczucie szczęścia, niezbędne jest działanie. Nawet ta najprostsza droga, czyli hedonizm, też wymaga działania, sprawienia sobie jakichś przyjemności. Tak więc, aby być szczęśliwym, musimy podjąć jakiś wysiłek. Ale jest to bardzo dobra wiadomość. Bo jeśli dzięki jakiemuś konkretnemu działaniu jesteśmy w stanie uruchomić w naszym mózgu proces chemiczny odpowiedzialny za uczucie szczęścia, zadowolenia, a nawet takiego uskrzydlenia, to oznacza to, że my mamy na nasze szczęście wpływ, że nie musimy na nie biernie czekać, bo w dużej mierze to od nas zależy nasze szczęście. A drugi bardzo ważny wniosek jest taki, że nie ma jakiegoś uniwersalnego szczęścia. Nie ma jakiejś uniwersalnej recepty na szczęście. Bo każdy z nas ma inne ulubione przyjemności. Bo każdy z nas ma swoją własną hierarchię wartości. Więc to, co jest przyjemne dla mnie, może nie być przyjemne dla Ciebie i odwrotnie. No na przykład nie każdy lubi gorzką czekoladę, która mnie z kolei sprawia tyle przyjemności. Tak samo to, co dla mnie jest wartością, czymś, do czego moim zdaniem warto dążyć, o co warto się starać, nie musi być koniecznie czymś wartym starań dla Ciebie. Dlatego ja będę odczuwać ekscytację, planując na przykład wypad nad morze albo na Mazury, bo dla mnie ważną wartością jest poznawanie świata, a ktoś inny, dla którego najważniejszą wartością są relacje z innymi, będzie szczęśliwy, planując spotkanie z przyjaciółmi. Tak więc bardzo Cię zachęcam do świadomego korzystania z tych 3 dróg do szczęścia, czyli do sprawiania sobie prostych przyjemności, do podejmowania działania zgodnego ze swoimi wartościami i do angażowania się w aktywności, które sprawiają, że czas przestaje istnieć. I właśnie dzięki temu podążaniu tymi 3 drogami do szczęścia można odkryć swoją własną receptę na szczęście. I tego Wam życzę, bo to naprawdę jest możliwe, ale właśnie nie w bierności, tylko w działaniu. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek chociaż trochę zachęcił Cię, aby świadomie działać na rzecz swojego szczęścia i wykorzystać fakt, że my naprawdę mamy na nasze szczęście wpływ. Jeśli uważasz ten odcinek za przydatny, to będzie mi bardzo miło, jeżeli go polubisz, jeśli zostawisz mi swój komentarz. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, a chciałbyś otrzymywać powiadomienia, gdy pojawi się nowy materiał, serdecznie zachęcam do subskrypcji. A tymczasem ciepło Was pozdrawiam i mam nadzieję, że słyszymy się wkrótce.